Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Święta coraz bliżej, święta wielkanocne, a więc czas na babkę. Na pewno już zaczynacie szukać przepisów na przepyszną, idealną babkę, która zawsze wychodzi. Mam do Was właśnie taki przepis. Za każdym razem wyjdzie, przepis jest sprawdzony, szybko ją wykonacie, nie jest droga, a naprawdę wszystkim będzie smakować. Jest wilgotna, jest puszysta, długo zachowuje świeżość, aromatyczna dzięki składnikom, które dodam. Mam nadzieję, że obejrzycie ten przepis i wypróbujecie go u siebie w domu na zbliżające się właśnie święta. A tymczasem, jeżeli przepis Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dajcie znać w sekcji komentarzy, czy lubicie babki, czy robicie na właśnie święta wielkanocne, a może i w zwykłe inne dni. A teraz już nie przedłużając, do roboty. Przepis, moi drodzy, rozpoczynamy od ubicia 4 jajek. Do jajek dosypujemy szczyptę soli. I ubijam. Ja ubijam za pomocą trzepaczki, jeżeli chcecie, możecie zrobić to mikserem. Musimy po prostu bardzo dobrze napowietrzyć te jajka. Jajka ubite na puszystą masę. Teraz dodajemy partiami około jednej szklanki cukru. I następnie ubijamy tak, aby rozpuścić cukier. W międzyczasie możecie roztopić kostkę masła. Mamy tutaj, moi drodzy, rozpuszczone masło, jedną kostkę. Oczywiście wszystko jest przestudzone. I teraz delikatnie będziemy wlewać masło. Odłożę tylko łyżkę. Cały czas mieszamy. Zobaczcie tylko, jak gęsta ta masa jajeczna się zrobiła. O takie coś właśnie chodzi. Także partiami wlewam masło. Cały czas delikatnie podbijając. Do tego dolewam 3/4 szklanki mleka, delikatnie podgrzanego do około 38-40 stopni. Mówimy tutaj o babce świątecznej, także dodaję aromat w postaci skórki z dwóch pomarańczy. Jeżeli nie lubicie pomarańczy, można dodać skórkę z cytryny, a nie trzeba dodawać niczego. Następnie dodaję sok z jednej pomarańczy. Wyciskam przez palce, tak w razie, żeby nie było pestek, gdyby znalazły się w pomarańczy. Całość wymieszajmy. Następnie przechodzimy do składników suchych, jakimi są mąka oraz proszek do pieczenia. Mąki 2 szklanki, mąka najzwyklejsza typ 450 pszenna. Jeżeli nie macie szklanek z jakiegoś powodu albo chcecie koniecznie zważyć tak jak ja, to około 340-350 gramów takiej mąki należy tutaj wsypać. Do tego około 2 łyżeczek proszku do pieczenia. Obok sitka jeden cukier waniliowy. Przesiewamy. Dzięki przesianiu mąki będzie ona napowietrzona, co sprawi, że babka będzie naprawdę mega puszysta. Całość mieszamy do połączenia się składników.
Babkę będę piekł w formie silikonowej. Pomimo tego, że forma jest silikonowa, i tak troszkę ją natłuszczę. To dosłownie odrobina oleju, oliwy z oliwek bądź roztopionego masła, pędzelek i dokładnie całą foremkę od środka nacieramy. I do tak przygotowanej foremki wylewam ciasto. I tak jak mówiłem, babkę pieczemy w temperaturze 175-180 stopni Celsjusza, grzanie góra-dół, środkowa półka przez około 35 minut do minus 40. Robimy suchy test patyczka po około 30 minutach, tak żeby sprawdzić, czy ciasto jest jeszcze surowe. Patyczek po prostu wbijamy do środka. Jeżeli wyjdzie mokre ciasto, no to jeszcze chwilkę musimy podtrzymać w piekarniku. Także ja wkładam babkę do pieca. Za chwilę na pewno będzie unosił się przepiękny aromat. I za chwilę wy już sami zobaczycie efekt finalny. Tak wygląda, moi drodzy, babka po upieczeniu. Przepysznie pachnie w całym domu. Pojawiła się atmosfera świąt wielkanocnych, przepyszny zapach pomarańczy dzięki właśnie temu, że dodaliśmy skórkę z pomarańczy. Ja, jak widzicie, posypuję tylko i wyłącznie cukrem, pudrem taką babkę. Taką wersję lubię najbardziej. Można zrobić oczywiście polewy z cukru, pudru, czyli z lukru. Przepisów na polewy jest również bardzo, bardzo dużo. Można posypać bakaliami, tak żeby zaznaczyć jeszcze bardziej, że jest to babka świąteczna. Pamiętajcie, że jeżeli wyciągniecie babkę już po upieczeniu, warto położyć ją na te kratki, które znajdują się w piekarniku, z tego względu, że będzie równomierny przepływ powietrza zarówno górą, jak i dołem babki, co powinno zapobiec jeszcze dodatkowo powstaniu ewentualnego zakalca, chociaż ja zakalec, moi drodzy, uwielbiam. Czasami nawet specjalnie robię tak, żeby ten zakalec się pojawił. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego w tym momencie, zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję, jeżeli przepis Wam się spodobał. W tym roku idziemy po 100 tysięcy subskrypcji, także każda łapka, każda subskrypcja, każdy komentarz zbliża nas do tego. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć, cześć.